Śniadanie mistrzów. Ujedziemy na spacer. Dzień dobry. Tu za piękna pogoda. Ale zimno jak cholera. Kominek mi w nocy się wygasił trochę. Więc troszkę chłodno było, ale już się zaczyna robić cieplej. Teraz słońce, jak widać, świeci, więc jest super. Lila jak zwykle już coś wyniuchała. Jakieś zwierzę. O, zresztą widać. Nie są świeże ślady, ale są sarne. Więc tak. O, to jest szczególnie często słychać ten dźwięk w lesie. Szczęście na prywatnej działce, a nie jakaś wycinka drzew. I pomyślimy, co robić dalej z tym pięknym dniem. Powiedz psu, żeby nie biegał. To ci będzie bieg. Tak to niestety wygląda. Ogólnie teraz to powinienem trochę pochodzić po tym lesie, ponieważ można znaleźć poroża. Przecież tutaj nie widziałem jeleni, ale sarny są. Troszkę musiałbym się odbić od głównych dróg i iść głęboko w las. Jeszcze mam parę dni tutaj. Więc będzie dobra. Zarządzam na dzisiaj. Przełożenie sobie drewna w inne miejsce. Zbudowanie jakiejś takiej z tego, co jest rzeczy. Takiego małego podestu. Nie wiem, ze czterech tych desek, które zostały spod paneli. Bo one i tak się do niczego nie nadają, więc mogę robić jako podest. I muszę dostroić antenę, bo nie wszystkie kanały mi nie odbierają przez satelitę, więc coś tu jest nie tak ewidentnie z ustawieniem anteny. Ale wpadłem na genialny pomysł, wykorzystam kamerę z monitoringu, będę miał podgląd na telewizor, bo nie mam miernika. Opóźnienie jest bardzo minimalne i coś będę dostrajał ją, żeby tam było ciut lepiej. Oczywiście muszę też przekopać i jak będzie już cieplej, bo niestety żadnych wąsów do sztycy nie dałem od anteny satelitarnej, więc potrafi się przekaszać, ale już mam na to sposób. Fajne są te zaprawy, bez dodatku wody wyciągają sobie wilgoć z gleby i twardnieją, więc to jest spoko. Tak sobie zrobimy, jak już będzie cieplej. No i co? I takie dwa zadania mam dla siebie na dzisiaj. O, wiesz, one tymi smyczami. Ale wracamy. Chodź, Lilku. I tak, tu przy ognisku mamy takie deski. Ej, dobre są. Nie są jakieś zmoknięte. Więc sobie wybierzemy parę takich najdłuższych, po dwie, tak żeby szeroko było, i zrobimy z tego podest. Jedziemy. Tylko muszę jeszcze Sabinę przepchnąć, bo mi będzie przeszkadzać. Ale później
już będzie mogła stać sobie pod wiatr. Trochę jak kierowca taksówki, nie? No, więc pomysł jest taki, że tu, tak jak widać, to jest sucho. To nie odcieka nam woda. Więc sobie położę ze 4 pięki i na to pójdą deski położone po prostu, a na to pójdzie drewno i będzie tak sobie stało tutaj. Kratę sobie tylko przełożę troszkę dalej. Nie przeszkadza i 3 metry powinny być spoko. Mamy 4. 1. Jakoś tu. Drugi. Jakoś tu. Żeby na mnie popękał dech. Cieszniejszym za moim zamysłem było, że wykorzystam palety. To może kiedyś wymienię na palety. Tak sobie położę mi jedną. Drugą. I w sumie trzecia spokojnie starczy. Nie potrzeba więcej, nie? Dla pewności, bo to jednak trochę ciężar będzie. Z jednego miejsca w drugie mam do przerzucenia jakiś metr. I niestety wiele zwierzątek, głównie pajączków, które sobie zimowały, niestety zostanie obudzony. Ale jak przyjadzie jutro drewno 3 metry, to będzie przynajmniej gdzie to poukładać. Jeszcze mogę to oczywiście przedłużyć dalej. Tak to się prezentuje. I spokojnie powinny się zmieścić tutaj 3 metry dodatkowe. Deski się nie uginają. Wszystko leży w miarę. Minus jest taki, że trzeba będzie przejść kawałek trochę większy. O, jeszcze 2 pięki zostały. Po drewno. Ale jak się siedzi, to się trzeba też ruszać. I właśnie, w tym domu tu jest kotłownia. Właśnie tu będzie przyłącze do agregatu, który będzie sobie tutaj stał i będzie mógł zasilić ten dom. Nie wiem ile, jak będę modyfikował elektrykę, skrzynkę, bo muszę zrobić, zamówić elektrykę, bo ja się prądu trochę boję dotykać. Zrobi mi wtedy właśnie to przełączenie, pyk pyk, jedno drugie. I też chciałbym mieć na wyjściu miernik smartowy, żeby wiedzieć mniej więcej ile tego prądu tutaj się zużywa. Więc spokojnie taki 2,5-3,5 kW. Spokojnie daję radę, żeby najpotrzebniejsze rzeczy zasilić. Typu lodówka właśnie. Ile by człowiek nie zamiatał, i tak zawsze jakiś listek zostanie, więc nie przejmuję się tym.
i stoi. Całkowicie pod wiatrem. Tak naprawdę ta wiata jest tak długa, że to dwa samochody się zmieszczą. Tak jak wcześniej wam mówiłem, ona zostanie przedłużona aż tam. Też korci mnie, żeby zrobić mały kanał, żeby można było sobie grzebać. Ale trzeba będzie wylać tą. Idealnie wejdzie po prostu pomiędzy drzewami, nic nie będziemy wycinać. Bo i po co? To jestem z siebie zadowolony. Teraz idę ustawiać antenę. Jest jedna rzecz, która nam bardzo zmieniła przebywanie w mroźnie, w zimne dni. To jest, kurde, termos na herbatę. On potrafi trzymać dobre 12 godzin po prostu wrzątek. I po nocy na przykład, jak wieczorem sobie zrobi, rano jest cały czas ciepłe. Polecam. 4 dyszki, a po prostu zakup roku. Jeszcze jedną rzeczą, jaką chciałbym się zająć, to zrobienie porządku i przebrane rzeczy. Kineskopik jest, plejka jedynka schowana, jeszcze gdzieś jest, mam dwójkę przywiezioną. Dobra, zobaczmy, co jest w tych torbach. Pierwsza rzecz z tego pudła. Mieliście kiedyś Unitra Amatora? To radio cały czas działa. Dostało nieźle w kość. Jak coś się przepalało, to bezpieczniki tylko na kantem. Przerobione już jest i ma zamiast wejścia dinoskiego, okrągłego, ma cincze. Więc działa cały czas. Go przestroić. Zostawiam sobie na pamiątkę. Nie do zajechania sprzęt. Dragon Ball, ten siódmy. Coś, co bardzo lubiłem kiedyś, GTO, Great Teacher Onizuka. To nawet nie wiem, co to jest, ale pamiętacie? Krąg ciemności. Fantastyczne opowiadania dla młodzieży. W sumie. No, czytało się tego. Gdzieś tego więcej miałem, coś mi się tak wydaje. Ale w tej torbie, jak zaraz przejdę. O, są kasety. Są też gry na Commodore 64. Mam Commodore 64. Muszę znaleźć tutaj miejsce. I będzie się ogrywać. Na kasetach. Ja mam tu stację dyskietek. Ale no kurde, kiedyś tak się przecież... Już nawet jest kolejna kaseta jakaś. Przejrzymy. Stare pokolenie pamięta, że tak kiedyś by zostały wydawane kasety. Tu mamy z tych całego pudła, które przygrywałem. Mamy Lorena Coena. Puste pudełko postingu, pewnie gdzieś jest. Ale mamy. Widać oryginalną MTV Unplugged Nirvana. Gdzieś to można dostać? Nie wydaje mi się. Billy Joel i George Michael. A z gier? Na Commodore'nkę mam jedno. Własna składanka, coś się takie robiło. Składanka bazarowa. Oryginalny. Polowanie na czerwony październik. Jak to otworzę, to będziecie widzieć. Oryginalna kaseta jest. Instrukcja nawet chyba przejście, poziomy, instrukcja, ciężko dostać i jakaś skaranka. Jedną rzecz, którą jeszcze wam pokażę, to co kiedyś mi się udało znaleźć za free, totalnie, przy bibliotece, w radiu. Pełny sezon pierwszego Pitbulla, gdzie ty Patryk Wega jeszcze potrafił kręcić porządne seriale, zrobione dla TVP. Kompletne wydanie na DVD. No, więc po ilości kaset możecie się spodziewać między innymi po co będę się wybierał na targ we Włocławku. Będziemy szukać Walkmana i Discmana. Bo fajnie jest czasami posłuchać
czegoś na kasecie, na płycie. W kominku się ładnie pali. A tu mamy 22, 21,5 stopnia. Jeszcze piekarnik chodzi. To pewnie też dzięki temu. Spacerek. Chodźcie nad jezioro. I właśnie byliśmy w Mazowszu, na Mazowszu. A teraz uwaga. Teraz jak idę, uwaga. Już jestem w Kujawsko-Pomorskim. O tu. Tu się zaczyna. Kujawsko-Pomorskie. Nie wiedziałem, że tu koni. Stadnina gdzieś jest. O. Jest stadnina. Dawaj, idziemy. Czy ja już wam mówiłem, że musimy przyjść tu na zapieksę, jak będzie sezon? Do tej knajpy? No to mówię. Nie wiem, jak ludzie jedzą całą. Ale my z Weroniką daliśmy radę tylko na pół. Ona była olbrzymia. I jesteśmy nad jeziorem. Dosłownie 5 minut spaceru. O, krety są. Dużo kretów. I witajcie nad jeziorem. Chyba trochę wody ubyło. Nie wchodź, bo będziesz zimno ci w łap będzie. No więc ono jest. Kończę ten odcinek na dziś i tak jest profit, bo dechy przełożone. I pytacie mi się, dlaczego ja z tym psem nie spaceruję. Bo zrobiliśmy parę kroków, parę metrów. Już musi się zatrzymać, żeby coś wywąchać. Z nią się nie da spacerować. Raz kret. Może się przejdziemy później, któregoś dnia jeszcze. Czy podczas tego pobytu. Czy następnego. I dookoła jeziora. No i kolejna pauza. Ponieważ pies musiał coś powąchać. I to jest parę kroków. Pauza. Parę kroków, pauza. Więc podsumowując dzień. Drewno przełożone i przyszykowane na resztę, na kolejne metry, które przyjadą jutro, przygotowane. Antena ustawiona, ustawiona. Dzień można uznać za udany. Więc widzimy się w dniu jutrzejszym. Przyjedzie drewno. Przejdziemy się do sklepu, a nie, musimy jechać do Kowala, do miasta, ponieważ przyjdą krople na kleszcze, w których jest teraz już podobno wysyp. No, więc widzimy się jutro. Jak chcecie o coś zapytać, czy cokolwiek, komentujcie, wciskajcie łapkę w górę i takie tam inne dozo.